Witam serdecznie. Jesteśmy w miejscu szczególnym, a dokładnie w miejscu, gdzie stał zabudowania Władysława Opali pod bitwie pod prażuchami 5 marca 1946 roku ukryło się siedmiu żołnierzy oddziału groźnego. Otoczony zostali tutaj. Przez oddziały i grupę operacyjną NKWD i UB. Nie mając szans na przebicie się z okrążenia, popełnił samobójstwo. Jeszcze żywego przewieziono do siedziby UB w Turku, gdzie umierał przez kilka godzin. Do dziś nie jest ustalone miejsce pochówku groźnego. Dokładnie nazywał się Eugeniusz Kolski. Urodził się 15 marca 1918 roku. No, oddział groźnego. Liczył 200 chłopa, działających w dziewięciu grupach. Najsilniejsze oddziały były w powiecie tureckim. Gdzie sparaliżowano struktury komunistycznej organizacji PZPR. Partia tutaj musiała przejść do podziemia, do konspiracji. No i to jest fajne. Zgrupowanie groźnego przeprowadziło szereg akcji likwidacyjnych, kilkakrotnie stoczyło zwycięskie walki z grupami operacyjnym UB. I KBW, czyli Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Największa jego akcje to rozbrojenie postarynku MO w dobrej i zajęcie miasta 11 listopada 45. Dokonał także wyroku śmierci na sekretarzu miejscowej organizacji PPR. Kolski do zebranych na rynku około 300 mieszkańców wygłosił przemówienie na temat Bliskiego upadku rządów komunistów, 8 stycznia 1946. Jego oddział zajął Tuliszków. Ale niestety, w 46 roku w styczniu dodatkowo oddziały KBW w celu likwidacji zgrupowania, Tutaj on zginął. Tu stała chatka Gryżnego. No, ale dokonania miał fajne. No, tu komuniści PZPR musieli zejść do podziemia. Tu rządził Gryżny. No. Zresztą tak pisze. I tu chodzimy, można powiedzieć, po fundamentach z seronu groźnego. Pod w piwnicy, nie? Dobrze, że są takie miejsca pamięci.